Choroby urologiczne, wiele nowotworów nie daje o sobie żadnych objawów. Nowotwór nerki daje o sobie objaw bardzo niebezpieczny, zagrażający. Jest to czerwona flaga, gdy pojawi się krew w moczu. Więc to jest objaw, który natychmiast trzeba diagnozować. Może być objawem guza nerki, ale też guza pęcherza. Bardzo rzadko guza prostaty. A rak prostaty, bo najczęściej rozpoznawanym nowotworem wśród mężczyzn w Polsce jest jednak rak prostaty. To jest 16 tysięcy rozpoznań rocznie w tej chwili. Rak nerki to jest około 5200 rozpoznań rocznie. I większość z tych sytuacji przejawia się całkowicie objawowo, bezobjawowo. I dlatego badania profilaktyczne w przypadku bezobjawowych najczęściej, coraz częściej z zachęty rodziny i dzieci, i synów, żeby tego tatę, tego wujka zaciągnąć. To jest budująca jakby absolutnie historia. Ja we własnej swojej rodzinie też jestem dotknięty przez występowanie nowotworu prostaty. To jest 1 na 7 osób w Polsce, na świecie, w Europie, będzie miało to rozpoznanie w życiu.